na dole już liście napisałem, że organizator główny UKM podsłużył Miszkowice plus gmina Lobawka i miejski gminny ośrodek kultury. Dobrze. No a z drugiej strony jeszcze tam zaprosiłem Czechów ze Stręża, bo to znaczy napisałem na ten, że zapraszamy Czechów na brambory i kiełbasę, bo przyjedzie ekipa ze Stręża, nie? Mój znajomy. Na u góry zrobiłem reklamy Zdzichowi Otrębie. To wszystko twoja robota jest? Tak, to wszystko moja robota jest. Tu są rzeczki, tam jakieś... Dobrze, dobrze, ma być tak, kolorowo i wesoło. Rzeczki. Witamy wszystkich, wszystkie kluby na Czaski, na 16 memoriale. Dobrze, bajerka, o, tu kurwa, tam jakieś zabezpieczenie imprezy OSP Opala. Pięknie, pod dobrze. Pod sołtysa Króla Piotra, Króla III. No. Dobrze, Król Piotr III, no. Dobrze. Pięknie. A tu jest 16 memoriał Bocka. A tu jest, co tam jest? Witamy osoby niezrzeszone, chcące się zrealizować na 16 memoriale Bocka. Dobrze. Inne bajery. Po trasie poruszać się tylko na nartach. Dobrze. Nie dostali swoim pociechą. Dopisujemy się? Tak, ja mailem wysyłałem. Dobrze, ale formularz tak czy może się pokazać, nie? Dobrze, pierwszy i sekundkę, bo czekamy jeszcze na jednego sędziego. No tak, no. To tam jest ostatni. Co szef kuchni poleca? Dzień dobry. Ciasta. A jak ktoś o linię dba? Dzisiaj nikt nie dba o linię. To też jak nie. Zenku, no bałem się. Wiesz, o co się bałem? O śnieg. Ale tutaj można wszystko wierzyć, że przygotujecie zawsze trasę. No, powiem, że w tym roku ta zima jest ciekawa. W zasadzie tydzień jakichś takich opadów i dobrze, że są ciągle minusowe temperatury, ale tego śniegu jest naprawdę mało. Jak się, Ryszardzie, obrócisz kamerą, to zobaczysz, że tam ratrakiem pociągnął i już jest zielona trawa. Ludzie nasi napracowali się mocno, żeby trasy przygotować. No jest ciekawy układ, bo większość tras przebiega po takich miedzach, nazwijmy to, i drodze, gdzie ten śnieg został zwiany i on tam się zatrzymał. Mieliśmy kłopot, w poprzednią niedzielę jeszcze było odwilż była, jeszcze śnieg był rozmoczony, ratrakiem się nie dało wjechać, bo po prostu było za miękko. Niestety z niedzieli na poniedziałek przyszedł mróz i tak zamroziło, że no praktycznie, że biorąc już ratrakiem, bez freza nie było sensu wjeżdżać. Różnymi sposobami, nie będę zdradzał, ale my tu takie swoje mamy. Chłopcy popracowali i trasa według oceny tych, którzy już przebiegli, mówią, że jest jak na tą zimę i na te warunki bardzo dobra. A to, co niektórzy mówią, że jest ciężka zima, no ja to między bajki wkładam. Ona jest fajna, bo możemy już od początku roku, praktycznie biorąc tydzień, pierwszy tydzień już żeśmy mieli śnieg i od tego czasu nasi zawodnicy klubowi mogą tu trenować, nie tylko, bo w tej chwili powiedziałbym może jeszcze nie inwazja, ale dużo ludzi przyjeżdża do Opawy pobiegać, bo trasy są dogodne, łagodne i także jest tych ludzi niemało. Zenku, powiedzmy, po raz 16 memoriał Staszka Bocka. Jakie osoby tu dzisiaj wystąpią, od dzieciaczków po ten wiek najstarszy? No więc, Staszek, tak, w tym roku będzie 20 lat, jak nie ma Staszka. 16 memoriał, ponieważ były lata, że tego śniegu nie było w ogóle. A nie chcemy robić czegoś, gdzie inaczej kombinują, że na nogach jakieś tam bieganie. Nie, po prostu jest śnieg, jest zima i wtedy jest memoriał. I w tym roku jest nasz kolejny 16. Śmieję się, że w tym roku żeśmy słońca nie zamawiali, ponieważ mogłoby nam trasę wytopić. Będzie fajnie dzisiaj, nie będzie zimno, tylko że bez słońca. To co, zaczną kto? Dzieciaczki? Oczywiście, zaczniemy od najmłodszych i starsi, i starsi, i starsi, i potem start główny. Na chwilę obecną nie wiem, ilu będzie startujących, bo jeszcze się wszyscy dopisują, bo my to
traktujemy ciągle jako fajną sportową zabawę. Nie są to zawody. Nie upieramy się, żeby był limit zgłoszeń, żeby wcześniej się zgłaszali. Wiemy, jak to w tej chwili wygląda. W ostatniej chwili ktoś przyjeżdża. Będziemy przyjmowali zapisy do ostatniej możliwej minuty. Planujemy start grup do biegu głównego o godzinie 12. A kto tu będzie startował? Wiem na pewno, że najstarszym uczestnikiem będzie Józek Żuk z Wałbrzycha. Józiu, o, z 2 miesiące temu dzwonił. Zenek, jak będzie z memoriałem? Ja mówię, będzie, no bo to wtedy, jak późno się okazało, że odwołali bieg Gwarków, potem nie, potem znowu reaktywowali, także 19 lutego ponoć będzie bieg Gwarków, ale tutaj jest mocna grupa z Wałbrzycha, a właściwie już widzę, że są wszyscy, którzy biegają na nartach od Jeleniej Góry, Piechowic, przez Miszkowice, nasz klub miejscowy. Praktycznie biorąc, widzę wiele, wiele twarzy. 200 plus wielu będzie chyba dzisiaj startować. Mówimy o tym memoriale, ale mówimy też, że to takie jest też bieganie i są też jakieś dyplomy, jakieś puchary tu zobaczyłem. Ależ nie, no, oprawa jest tak jak na każdych porządnych zawodach, które nasz klub organizuje w Opawie. Sponsorzy, a są różni, przeróżni, ufundowali puchary, nagrody, nawet nie wiem, bo do ostatniej chwili coś tam donosili i myślę, że zawodnicy startujący będą usatysfakcjonowani tym, co dostaną. Puchar na pewno za pierwsze 3 miejsca i wiele, wiele różnych innych nagród, ale to chyba nie o to chodzi, bo ja już wiem, ci ludzie przychodzą, przyjeżdżają, mówią, że fajnie, bo chcą przyjechać na sympatyczną imprezę. Nie najważniejszy jest wynik sportowy. Tak naprawdę to on się do niczego dzisiaj nie liczy. Najważniejsze pobiegać, pobawić się. I na tym to chyba powinno polegać. Zenku, nie męczę, bo już chcesz coś powiedzieć przez mikrofon do tych wszystkich uczestników tutaj. Życzę miłego dnia. Ja nie chcę, ja muszę. Taka jest moja rola, żeby to poprowadzić. Fajnie, że przez te ostatnie dni nam się udało wszystko przygotować. Właściwie dzisiaj zostało przysłowiowy przekręcić włącznik, odpalić prąd i wszystko to, co widać. A wystrój jest taki, który mnie cieszy, bo widać, że to nie jest taka sobie od niechcenia zrobiona impreza, ale zaangażowanie właśnie naszych kolegów, działaczy, sympatyków, wszystkich takie, łącznie właśnie z władzami i gminnymi, i powiatowymi. I z województwem Urząd Marszałkowski w tym roku nas docenił. Dostaliśmy 4000. Wniosków jest multum i gdzieś jakaś tam zapadła Opawa, o której nikt nie wie jeszcze. Ale jednak przyznali nam 4000. To nam też mocno pomogło, bo jednak koszty organizacji imprezy są duże. Dobra, Michał z Jeleniej Góry, co dzisiaj tutaj? Chcesz pobiegać? No, przyjechałem na zawody z Jeleniej Góry. I co? Zdobędziemy coś? No na pewno, no trzeba. Tak? No. A z kim przyjechałeś? Z moją szkołą i panem Dorotą Skowrym i panem Jackiem. I co, biegamy dzisiaj? Biegamy? Próbujemy biegać, próbujemy. Zawodnicy biegają. No ale też pobiegniesz, tak? Pobiegnę. Dobrze, a skąd przyjechałaś? Sobieszowa. Dobrze, znam miejscowość. Karkonosze, Jelenia Góra. Dobrze, i co, dzisiaj chcecie coś wygrać, ugrać coś? Wygrać czy opiekunki? Nie, opiekunki, tak? Jesteście? My opiekunki, tak. A skąd jesteście opiekunki? Z SP1 Piechowice. Dobra. UKS Kroków. Dobra, ale duża grupa was jest. A, kibiców. Jaką grupę młodzieży? No, jak zwykle olimpijczyk Sosnówka. Sosnówka, no, no. I co, będą nerwy dzisiaj? Nie. Dzisiaj startujemy na luzie. Nie, no ja w ogóle to już nerwów nie mam. Nie ma już nerwów. Bo jakbym miał nerwy, to wie pan, to bym z nimi nie jeździł. Ale warto pomagać im, nie? Trzeba. Najlepsza jest w Niemczech. Dobra. Dajcie dzisiaj trochę z siebie, żeby, wiecie, zadowolenie było. Marne dzisiaj takie. Ostatnie przygotowania widzę tutaj. I co? Ugramy dzisiaj coś? Co? Dobrze, no dobra.
Co tak patrzycie, patrzycie, dzień dobry. Rozgrzany jest, rozgrzał się dobrze? No widać, rozpięty aż paruje. Były jakieś ćwiczenia? Karol, pan się... Karolku, były jakieś ćwiczenia przed startem? Proszę powiedzieć, co to robimy ostatnie, jakie ostatnie są to? Ostatnie przygotowania do startu. Tak. Czyli ostatni smar, ostatnie rozcieranie smaru i przygotowanie nart do biegu. I co, dobry ten smar, bo do tej temperatury musi być, myślę, tak? Że dobry, myślę, że dobry. Mhm. I spowoduje lepszy poślizg narty. A skąd przyjechaliśmy? My przyjechaliśmy z Jeleniej Góry. Dobrze. Z MKS-u Karkonosze Jelenia Góra, dobra. Sporty zimowe. Dobrze. Także bardzo ostro się przygotowujemy do startu. A komu to wszyscy przygotowujesz? Temu dżentelmenowi? Tak, temu dżentelmenowi przygotowuję. Masz jakieś wyniki, osiągnięcia? Żeby sobie porządnie pobiegł. Różne. Dobra. Kuba, ale coś masz tam. Tak, są. No, nie pierwszy rok startujesz, widzę, jak ci trener, czy rodzic, kto to jest? Trener, rodzic? Trener. Dobrze, panie trenerze, dobrze. Trener. Trzeba umieć to, ja też bym nasmarował, tak? Też, każdy to tak? Potrafi, bo to jest taki smart uniwersalny.